Oczom księżniczki ukazała się postać prosto z legend. Duch lasu, smok Edgar, mieszkał w samym sercu Zielonej Kniei, gdzie od dekad strzegł harmonii lasu. Chociaż budził przerażenie wśród wielu mieszkańców ludzkiego królestwa, jego zadaniem była ochrona dzikiej przyrody. Niestety zuchwali ludzie zapędzali się w coraz to głębsze obszary lasu, polując na bezbronną zwierzynę, ścinając święte drzewa i zakłócając odwieczny spokój. Strach i niepewność wkrótce zamieniły się w gniew, który zaczął trawić bestię od środka. Smok Edgar, chcąc chronić las, odstraszał myśliwych na wszelkie znane sobie sposoby, jednak chciwość ludzka nie miała granic. Księżniczka Łucja stała się świadkiem niezwykłego rytuału, który miał rozbudzać nadzieję i dodawać odwagi mieszkańcom leśnej krainy.